filmie zaprezentowano trzy projekty z programu rozwoju obszarów wiejskich realizowane w ramach inicjatywy LIDER. Twórcy, uczestnicy i beneficjenci programów wypowiadają się kolejno, przedstawiając szczegóły tychże inicjatyw. Film otwiera zdjęcie krajobrazu nad Bugiem. Na jego tle wyświetlają się informacje o projekcie LIDER. Pierwsza część filmu poświęcona jest projektowi inkubatora przetwórstwa rolnego w Stopnicy. Otwierające ujęcie to zbliżenie na dorodne jabłka i śliwki rosnące na drzewach w sadzie oraz uprawy truskawek. Kolejne kadry pokazują siedzibę inkubatora. Budynek przerobiono ze starego parterowego pawilonu z białej cegły. Jego stan przed remontem zaprezentowano na jednym ze zdjęć. Współcześnie w odświeżonej hali budynku znajdują się narzędzia i sprzęty do przetwórstwa owoców. Ujęcia ukazują lokalnych rolników, którzy z nich korzystają. Mężczyźni transportują jabłka, przesypują je do prasy, wyciskają sok. Następnie grupa osób zaangażowanych w projekt wspólnie degustuje świeży sok. Druga część filmu obrazuje projekt Young Local Leaders. Dwie, około 20-letnie brunetki siedzą na huśtawce w zadbanym ogrodzie. Wykonują wideo połączenie do kolegi z Litwy. To uśmiechnięty brunet w okularach z niewielkim zarostem. Następnie prezentowane są ujęcia z warsztatów. Uczestnicy dyskutują w grupach, siedząc na podłodze. Pracują w ogrodzie, pomagają przy pracach budowlanych i malują skrzynki na kwiaty. Wyświetlane są także różne zdjęcia grupowe, na których uczestnicy pozują, uśmiechając się do aparatu. Trzeci i ostatni projekt, zatytułowany Naturalnie nad Bugiem, realizowany był na Podlasiu. Wypowiedziom uczestników towarzyszą kadry ukazujące przyrodę w okolicy Bugu i walory turystyczne regionu. Jedna z inicjatorek programu, 40-kilkuletnia brunetka w okularach, o krótkich, falowanych włosach, spaceruje po winnicy, prezentuje mapę regionu. Kolejne kadry ukazują wyroby rzemieślnicze z Podlasia, sery, wędliny i przetwory, a także dania restauracyjne, pierogi i kartacze. Ostatnie ujęcia przedstawiają nowatorską mapę Podlasia Nadburzańskiego. Czarno-biała mapa ozdobiona jest ikonkami symbolizującymi atrakcje regionu. Zaznaczono na niej zarówno zabytkowe budynki, walory przyrodnicze czy miejsca z lokalną kuchnią. Mapę można spotkać na szlakach, zamontowaną jako duża plansza na stojaku, a także można znaleźć ją w punktach turystycznych w wersji papierowej. Film zamyka zdjęcie krajobrazu nad Bugiem. Na jego tle pojawia się informacja o projekcie, czytana przez lektora. LIDER – powiązania między działaniami na rzecz rozwoju gospodarki obszarów wiejskich. Inicjatywa wprowadzona w 1991 roku przez Komisję Europejską do rozwoju obszarów wiejskich. Jej celem jest włączenie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowanie sposobu ich rozwiązania. Działania w ramach tej inicjatywy pokazują, jak bardzo ludzie chcą pracować dla rozwoju swoich małych ojczyzn. Inkubator przetwórstwa rolnego w Stopnicy. Co wyróżnia gminę Stopnica? Owoce i warzywa. Jabłka, morele, śliwki, maliny, truskawki. W okresie zbiorów rolnicy borykają się z problemem sprzedaży tak wielkiej ilości warzyw i owoców, dlatego zdecydowaliśmy się na realizację tego właśnie projektu. Siedziba inkubatora, przestronny parterowy pawilon. Jeszcze kilka lat temu była tutaj podupadająca rudera po starym skupie owoców i warzyw. Jednak już na etapie przygotowania lokalnej strategii rozwoju zrodził się pomysł na stworzenie inkubatora przetwórstwa produktów rolnych. Wszyscy rolnicy, w szczególności oczywiście rolnicy z powiatu buskiego, mogą nieodpłatnie korzystać z dobrodziejstwa tej inwestycji, oczywiście pokrywając tylko i wyłącznie ryczałtowe koszty związane z mediami. W sadzie rolnik podcina gałązki jabłoni, na drzewach dorodne jabłka. Prowadzimy gospodarstwo sadownicze z żoną, produkujemy około 200 ton jabłek. Bardzo dobrze, że właśnie w naszym tutaj rejonie powstał ten inkubator przetwórstwa. Turystów jest dużo i zapotrzebowanie jest na produkty regionalne.
Sukces tego projektu to bez wątpienia oddolna inicjatywa mieszkańców, rolników, którzy bardzo zainteresowani byli realizacją takiego właśnie przedsięwzięcia. Produkt, który dotychczas traktowali jako ostateczny, końcowy, czyli owoce i warzywa, teraz mogą traktować jako surowiec do produkcji na przykład soków lub suszu owocowego lub warzywnego. Dzięki funkcjonowaniu inkubatora na pewno mniej owoców i warzyw się marnuje. Zbiory, szczególnie owoców miękkich, mają szansę trafić w doskonałej postaci, przetworzone bez żadnych konserwantów bezpośrednio do konsumentów, co w obecnych czasach jest wręcz poszukiwane i daje rolnikom też dodatkowo możliwość zarobku. Young Local Leaders, Dolina Bugu, Węgrów, Smalinkai, Litwa. Dwie dziewczyny w ogrodzie dzwonią ze smartfona. Hello! Hi! Hello! I mean, dzień dobry. Love us! Nice to see you! How are you? Great. How are you? We are in Nowe Litowniki. Do you remember the camp? Oh, of course I remember this place. We had such a great time there. Największym problemem obszarów wiejskich jest proces starzejącego się społeczeństwa i wyludnianie się tych obszarów. Chcieliśmy wyjść naprzeciw temu problemowi i postanowiliśmy napisać projekt współpracy. Młodzież z obu krajów miała prowadzone warsztaty. Była to metoda organizowania społeczności lokalnej, jak współpracować z mieszkańcami okolicznych miejscowości, żeby wypracowywać wspólnie ciekawe rozwiązania mające na celu rozwój tych naszych małych wsi, miasteczek nadburzańskich. Razem z innymi uczestnikami z dwóch powiatów w Polsce oraz jednego na Litwie pracowaliśmy w różnych miejscach i pomagaliśmy społecznie. W Polsce to właśnie pracowaliśmy przy ośrodku w Litewnikach, gdzie właśnie skupialiśmy się na ogrodzie oraz na budowaniu mebli. Mieliśmy spotkania z ciekawymi osobami, na przykład z lokalnym przedsiębiorcą, który prowadzi firmę nad zalewem w Siemiatyczach. Powiadał nam, jak współpracować ze społecznością lokalną. Po warsztatach powstał poradnik Metoda na młodego lidera. Są tutaj krótkie informacje podane w takiej formie przyjaznej młodym ludziom, jak wystąpić do sponsorów, czy jak rozmawiać z władzami samorządowymi, żeby zrobić coś w społeczności. Są też i scenariusze zajęć, scenariusze spotkań ze społecznością, czy zrobienie pikniku, czy zorganizowanie jakiejś akcji charytatywnej. W Nowych Litewnikach budowaliśmy ławki z palet, budowaliśmy różne klomby z kwiatami, z roślinami. No i dzięki temu też mogliśmy pomóc właśnie osobom, które tam mają zajęcia. Bardzo fajnie było zobaczyć to, że korzystając z tego, co przygotowaliśmy, nie tylko mogłam komuś pomóc, ale też nawiązałam przyjaźnie międzynarodowe. Te warsztaty nauczyły mnie oprócz takich umiejętności praktycznych, wielu właśnie związanych z ogrodem, z tymi paletami, z takiej właśnie wyobraźni majsterkowania i tak dalej. To właśnie tej komunikacji z ludźmi, dogadywania się z ludźmi, którzy często nie dzielili naszego języka. Wydaje mi się, że bardzo dużą częścią tego, kim jestem teraz, jest to, że brałam udział w tym projekcie. Naturalnie nad Bugiem, Podlasie, nadrzeczny krajobraz. Nad Bugiem unosi się mgła. Podlasie nadburzańskie od zawsze było terenem o dużych walorach przyrodniczych. Nigdy nie było tutaj dużego przemysłu. Mamy producentów lokalnych, którzy produkują wędliny, sery, soki, wino, przyprawy, zioła. Przedsiębiorcy, którzy rozwijają ten teren zarówno pod kątem produktów lokalnych, jak i pod kątem turystycznym, od zawsze ze sobą pracowali, natomiast ze względu na podział administracyjny nie byli wspólnie promowani. Wpadliśmy na pomysł, aby zrobić projekt, który wypromuje nas wszystkich wspólnie i pokaże tę współpracę, która istniała między nami od lat. Zbliżenia na lokalne produkty spożywcze. Wytwarzamy tradycyjne, lokalne produkty, charakterystyczne dla naszej rodziny i dla naszego regionu, więc wytwarzamy je oczywiście takimi samymi metodami, czyli to jest rękodzieło, to jest manufaktura, to jest małe przetwórstwo. Wracamy do normalności, do prostoty, do naturalności. Proponujemy im tradycję Podlasia, no bo przecież turyści przyjeżdżają po to, żeby poznać nasze smaki. Naszą specjalnością są smakołyki kuchni podlaskiej. Zaopatrujemy się w niektóre składniki od producentów tutaj w regionie. Ta współpraca jest dla nas bardzo istotna, ponieważ część rzeczy możemy po prostu tutaj na miejscu uzyskać,
a nie kupując w dużych sklepach czy hurtowniach. Naturalnie nad Bugiem Poznaj Gościnność to projekt współpracy 15 nadburzańskich przedsiębiorców. Są wśród nich producenci lokalni, restauratorzy, osoby świadczące usługi turystyczne. Głównym założeniem projektu było stworzenie sieci wzajemnych poleceń. Drugim takim największym efektem tego projektu była mapa, która stała się takim mini przewodnikiem po Podlasiu, po naszym terenie. Chodziło o to, żeby pokazać fajny widok, żeby pokazać niezwykłe jakieś miejsce, gdzie jest dużo grzybów. To taka mapa rzeczywiście praktycznych wskazówek dla osoby, która przyjeżdża na nasz teren. Efekt tej mapy chyba przerósł nasze oczekiwania, ze względu na to, że już minęły 4 lata od jej publikacji, a ona ciągle jest w użyciu. Turyści korzystają z mapy. Zależy nam na tym, żeby promować Podlasie Nadburzańskie jako region slow life, żeby tutaj turysta, który przyjedzie, mógł smacznie zjeść, kupić zdrowe regionalne produkty oraz odpocząć na łonie natury. W Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 sfinansowanych zostało 291 lokalnych strategii rozwoju wdrażanych przez lokalne grupy działania. W ramach każdej z nich współfinansowane są różnorodne projekty, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy obszarów wiejskich. Podpisano ponad 23 tysiące umów we wszystkich zakresach objętych lokalnymi strategiami rozwoju. W ramach inicjatywy LIDER zrealizowano w Polsce liczne projekty służące rozwojowi rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Powstało też wiele inkubatorów przetwórstwa lokalnego. W ich efekcie powstało kilkanaście tysięcy nowych etatów i kilka tysięcy nowych przedsiębiorstw, a tysiące przedsiębiorstw rozwinęło swoją działalność. Utworzono także kilka tysięcy nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Projekty w ramach podpisanych umów mogą być realizowane do 2024 roku, dlatego będzie przybywać jeszcze wiele efektów ich wykonania.